Panie dyrektorze, na Gostyńskim stadionie widać już ostatnie prace, decydujące prace. Co tutaj się w tej chwili dzieje? Czy ostatnie to trudno powiedziane, jeszcze trochę rzeczywiście pracy zostało, ale teraz już tak naprawdę widać ten efekt i to, czego wszyscy oczekujemy. Widać trawę, która jest takim produktem docelowym na tej nawierzchni. No jest w tej chwili właśnie rozkładana, no i myślę, że za kilkanaście dni no ten obiekt rzeczywiście będzie przypominał to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli pełnowymiarowe boisko z sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem. Taki rzeczywiście obiekt, myślę, że całoroczny, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Jak długo potrwają te prace i kiedy mieszkańcy będą już mogli korzystać z tego boiska? Umowa jest z wykonawcą do końca miesiąca, no w tej chwili tak naprawdę moje nazwy nie rozpieszczę i miejmy nadzieję, że te prognozy, które w tej chwili są, nie staną na przeszkodzie, ponieważ nie da się ukryć, że dzisiaj mimo deszczu tutaj firma wykonuje swoje prace, bo ta trawa jest rozkładana, w momencie, gdy będą klejone linie i w ogóle sklejana trawa, no wtedy tak naprawdę padać nie może, dlatego myślę, że też wszyscy patrzymy w prognozy i miejmy nadzieję, że maj w końcu stanie się takim prawdziwym majem i będzie ładnie, nie będzie padać i wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jest jakaś specjalna nawierzchnia? Czy specjalna? No jest to myślę, że produkt bardzo dobrej jakości z dwoma rodzajami włókna, które będzie później trzymać to wypełnienie. Pod tą trawą jeszcze jest zamontowany szokpad, czyli taka dodatkowa amortyzacja. Myślę, że dzięki temu tak naprawdę korzystanie z tej nawierzchni będzie zbliżone do trawy naturalnej. Będzie to też na pewno zapobiegać kontuzjom. To jest trawa lateksowa, to jest nowej technologii ze skręcanym włosem, po prostu dlatego, że będzie tu stosowany korek. Nie tak na innych obiektach stosowanych wcześniej, gdzie był stosowany granulat gumowy. Tu będzie korek, czyli to nie będzie przykrego zapachu, nie będzie to, że tak powiem, brudzące. Jest to w najnowszej technologii, to jest chyba jedno z pierwszych boisk w ogóle w Polsce, które jest po prostu budowane w tej technologii. Jak trwa taki proces rozkładania trawy? Jest to skomplikowane? Myślę, no na pewno, bo tak zwane gryty trzeba dostosować jedno z drugim, ewentualnie podocinać, poustawiać, żeby nie było przerw, bo później to wychodzi przy klejeniu. Klejenie się odbywa później po ustawieniu, wywijamy bryty, rozkładamy taśmy po prostu i kleimy to w całość jedną, nie? Mhm. Jeżeli to jest poklejona trawa, następuje zasyp piaskiem kwarcowym. Jeżeli będzie już ten piasek kwarcowy wyrównany, wtedy idzie ta górna wierzchnia, że tak powiem, warstwa zasypowa, czyli w tym momencie korek tutaj, nie? Na tym obiekcie. To ma jeden wałek waży w granicach putony, także jest co kulać, a powierzchnia tego boiska to jest prawie 7000 m2, także jest to dość duża powierzchnia, jeżeli chodzi o boisko.